Jaki był rok 2012 dla lubelskiego sportu? Nie mamy chyba na co narzekać. Dwa razy koronowaliśmy naszych mistrzów świata w karate. Cieszyliśmy się z Pucharu Polski i brązowego medalu naszej eksportowej drużyny numer 1, SPR. A radości przysporzyła nam też młodzież. Pływak Jan Świtkowski, sprinter Mateusz Biegajło i siatkarki AZS DPS Lublin. Przyjrzyjmy się bliżej tym, z których możemy być dumni. Justyna Marciniak, mistrzyni świata, dwukrotna mistrzyni Polski, zdobywczyni Pucharu Europy. Co jeszcze może osiągnąć zawodniczka, która w takim tempie uzupełnia swoje CV i w ciągu jednego roku inkasuje tyle tytułów? Do zdobycia, co mi zostało? Jeżeli chodzi o tytuły mistrzowskie, to nic. Zdobyłam już wszystkie tytuły, jakie tylko mogłam, mimo tego, że mam dopiero 23 lata. Zarówno tytuł mistrzyni Europy, mistrzyni świata, jak i Puchar Europy i Puchar Świata już mam na swoim koncie. A zatem pozostaje szkolenie kolejnych pokoleń mistrzów. Chętnych do pójścia w ślady Justyny nie brakuje. Lubię trenować u sensei Justyny Marciniak, bo jest miła, dobrze trenuje, jest ładna. Jest fajna, mądra i poprawia mi wszystkie moje błędy techniczne. Jest miła, serdeczna, w ogóle sensei jest super, fajna, naprawdę, bardzo ją lubię. I nie krzyczy. Z tym ostatnim raczej ciężko się zgodzić. Jan Świtkowski, trzykrotny mistrz Polski, uczestnik mistrzostw świata, rekordzista Polski. Rozwija się w tempie atomowym. W roku 2012 na zawołanie bił swoje życiówki. Jakie cele stawia przed sobą w tym roku zaledwie 18-letni pływak? Chciałbym się zakwalifikować na Mistrzostwa Świata do Barcelony. Będzie ciężko, ponieważ muszę pogodzić naukę z trenowaniem. W Lublinie nie ma jeszcze 50-metrowego basenu, także to się wiąże z częstymi wyjazdami, a jakoś trzeba się uczyć, także będzie na pewno ciężko. No, Rio de Janeiro w 2016 roku gdzieś tam się pojawia w mojej głowie, bo to jest najważniejsza impreza dla każdego sportowca. Jeśli taki progres będę utrzymywał, to myślę, że na pewno się tam zakwalifikuję. Oprócz tego, że Janek jest fantastycznym pływakiem, jest także mistrzem dowcipów. Kawał? Teraz sobie przypomnę. Nie pamiętam. Yeah! SPR Lublin. Zdobywczynie Pucharu Polski, trzeci zespół Superligi Kobiet. Po dwóch latach bez złotego krążka lubelskie szczypiornistki chcą wrócić na tron i zdobyć 16. mistrzostwo w historii. Bardzo nam zależy na tym, żeby po raz kolejny stanąć na podium, na zdobyć Mistrzostwo Polski. Rywalizujemy ponadto również w Pucharze Polski i tam również chcielibyśmy się pokusić o zwycięstwo i o zdobycie tego Pucharu. Chciałbyśmy po dwóch latach wrócić na najwyższy stopień podium, czyli chciałbyśmy, żeby złoty medal wrócił do Lublina. Ten sezon układa się po naszej myśli. Przegrałyśmy tylko jeden mecz. Chciałbyśmy po rundzie zasadniczej zająć pierwsze miejsce i z tego miejsca zacząć walkę o medale. O przyszłość naszego szczypiorniaka już teraz możemy być spokojni. Zawodniczki, które zostały mamami, starannie dbają o kształcenie swoich pociech od najmłodszych lat. Te z kolei stawiają przed sobą bardzo ambitne cele. Chciałabym tak dobrze grać jak mama.
Mateusz Biegajło, młodzieżowy wicemistrz Polski, brązowy medalista mistrzostw seniorów, nadzieja polskiego sprintu. Ale jak może być inaczej, gdy ma się takie nazwisko? Tak, no to jest racja. No, wszyscy się z tego śmieją. Moi rodzice się z tego zaczęli śmiać, jak zacząłem trenować. Prowadzący zajęcia, egzaminatorzy już mi kojarzą po nazwisku, że pan Biegajło to pan biega na pewno. Zawsze jakoś kogoś to rozwesala. Mój strój treningowy może nie jest jakiś bardzo stereotypowy, bo nie mam na sobie obcisłych gatek, nie lubię jak mnie coś opina i raczej staram się biegać w luźnych rzeczach, w niektórych miejscach zwłaszcza, luźnych. Luźne gatki, luźny styl bycia niosą za sobą ryzyko, że czasem coś się może wypsnąć. Wynagrodzisz mi to jakoś. Nie trener, tylko Gośka. Nie ty nie też ty, tylko Gośka. Aha, byłem nagrywany. To nie może pójść, bo moja dziewczyna ogląda. Będzie to oglądać, więc nie ma szans. Yeah! AZS TPS Lublin. Drużyna od 2 lat niepokonana w województwie, w kraju znalazła tylko jednego pogromcę i zdobyła srebrny medal mistrzostw Polski kadetek. W tym roku przyszedł czas na podbój seniorskiej siatkówki. Staramy się dorównać innym starszym drużynom, jesteśmy najmłodszą drużyną i mamy nadzieję, że uczestniczymy w tych rozgrywkach. Będzie miał pozytywny wpływ też na rozgrywki juniorskie. Plany na ten rok, no to oczywiście mamy duże cele, jeden utrzymać ligę, drugą plus przynajmniej finał juniorek. Młode siatkarki z Lublina są już gotowe na sławę i sukcesy. Pozostaje tylko opanować tremę przed kamerą. Ale nie, dobra, jeszcze raz, co mam powiedzieć? Pan powtórzy. No, nazywam się Ada Kołodziejczyk. No nie! Ja nie wiem, co mam mówić. Yeah! Daniel Iwanek. W 2012 roku już po raz trzeci w karierze został mistrzem świata. Ciągłe łojenie skóry innym go nie nudzi, choć powoli myśli już o tym, aby uczynić rywalizację bardziej wyrównaną i zakończyć przygodę z karatem. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, także wydaje mi się, że nic ani sobie, ani innym nie muszę udowadniać, także myślę, że kwestia czasu, jak zrezygnuję już ze startów, być może to będzie w czerwcu na Pucharze Świata tutaj w Lublinie. Chodzi o dzieci, to najwięcej jest zabaw. Ja też prowadzę zajęcia w przedszkolach. Uruchomiliśmy program ogólnopolski Mały Karateka, gdzie w całej Polsce w przedszkolach prowadzimy zajęcia właśnie dla dzieci. No i jeżeli chodzi o tych najmłodszych, tak jak jest tutaj grupa, no to przede wszystkim dużo zabaw, dużo gimnastyki, dużo ruchu. No i postawa, koncentracja, etykieta, dyscyplina! To są te rzeczy, które staramy się wpoić naszym młodym adeptom. A ja widzę, Szczepana, co robi kubkę.